Słyszysz, Abdas? Dominik sugeruje, że musisz portfel wyciągnąć. Nie, no znowu. Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Bo razem możemy więcej. I to jeszcze jak. Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Paweł, jedna historia trudnego dnia w Lahti. Powiedz mi, co wydarzyło się, kiedy... Hello! No właśnie, to jest bardzo trudny dzień, jak widać. Co wydarzyło się w Migzonie w Lahti, kiedy próbowałeś udzielać wywiadu Kacprowi Merkowi? Ktoś się bawił w szreka. Co to znaczy? Ale go ludzie skoczył. Ale jak to? Co się wydarzyło? Co się wydarzyło? Jakiś pan sobie wychodził, stoi to ja. Nie wiem, to był to i to on ze sprzętem wychodził w ogóle, ja nie wiem co... Jakaś kabina. Nie wiem co to się, jakaś kabina taka przypominająca to i to, ale wychodził z sprzętem całym. No i jak mu nie wyjechało? Trzeba było przerwać wywiad, no niczym te zawody dzisiaj po pierwszej serii i chyba dobrze, że drugiej nie było. No według mnie to w ogóle w tej pierwszej nie powinno być, no ale cóż, dociągli to, co szczęśliwie nikomu nic się nie stało. No i szczęśliwie dla mnie, no bo udało się fajny wynik jeszcze zrobić. Rzadko doświadczacie czegoś takiego, że i na rozbiegu, i w powietrzu kręci. No tak, tu ta wieża jest bardzo wysoka i tam to dopiero wieje u góry, także no gdzieś tam tą... Te podmuchy można odczuć już na dojeździe. W powietrzu również, aczkolwiek akurat przy moim skoku wydawało się, przynajmniej na moje czucie, że ten wiatr był w jednym kierunku i nie miałem jakichś większych turbulencji, problemów. Mogłem sobie spokojnie odlecieć, ale no myślę, że wszyscy, co oglądali, wiedzą i widzieli, co tam się z niektórymi zawodnikami działo i co tam się tak naprawdę z tym powietrzem musiało dziać. Słyszę plotki, że być może jakaś meksykańska restauracja na koniec weekendu w Lahti, no to chyba Jan Habdas musi tutaj portfel wyciągnąć. Słyszysz, Habdas? Dominik sugeruje, że musisz portfel wyciągnąć. Nie, no znowu. Nie. No lider reprezentacji to się należy, chyba takie są zasady. No takie są zasady. No. Dobra, bo się stresuje nam junior tutaj. Oczywiście raczej stawianie jest gdzieś tam, jak się wygra jakieś mistrzostwa świata czy coś, to wtedy raczej jest taka tradycja na stawianie. No ale w sumie Jaś... Kto ty byłeś? Jasiek, ale ty dla nas jesteś zwycięzcą. No tam wygrałeś 11 plac, jak to padło. Ale to dalej nie jest pierwsze, o jedna jedynka za duża jest dalej. Ale aż dwie jedynki. Nie, bo dwie jedynki to musisz podwójnie stawiać. Stawiasz w restauracji i później w barze. Dobra, ostatnie poważne pytanie. Paweł, czy zapadła decyzja, czy na tej letalnicy się widzimy? A kiedy? Ja się pytam. Nie, no wstępnie tak, ale nie wiem, nie rozmawiałem jeszcze z trenerem o tym. Rozmawiałem tylko z psychologiem i jakby tam podjęliśmy decyzję, że jadę. No ale to jeszcze ten mnie musi wydać do składu, no tu nic nie jest pewnego, jeszcze muszę z trenerem porozmawiać. No i w sumie tyle, no. No to do zobaczenia w Słowenii. No, do zobaczenia.